Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień pierwszy, rozmyślań o rzeczach ostatecznych, o celu człowieka. Zauważ, żeś winien Bogu swoje istnienie. Bóg wszechmocny stworzył cię z niczego na obraz i podobieństwo swoje. I tenże Bóg bez żadnej zasługi z twojej strony przysposobił Cię przez chrzest święty na dziecko swoje i ukochał Cię więcej niż najczulsza matka miłuje swe dziecię. Stworzył Cię zaś na to i w tym celu Cię odkupił tyloma boleściami swoimi, abyś Go kochał i Jemu służył. Za to zgotował Tobie nagrodę wieczną w niebie. Nie na to więc żyjesz, Abyś był bogaty, sławny, abyś jadł, pił i używał przyjemności ziemskich, lecz ażebyś miłował swego Boga, a tak zasłużył sobie na wieczne szczęście w niebie. Wszystkie te rzeczy, które Bóg stworzył, dlatego tylko oddał dla użytku twego, abyś się nimi posługiwał i doszedł do nieba. Obiada człowiekowi, jeśli zapomni na swój cel ostateczny i uwięzi serce swoje w rzeczach tego świata. Rozważ, jak wielki żal ogarnia człowieka w godzinę śmierci: jeżeli w ciągu życia nie starał się Bogu służyć. Ze wszystkiego, za czym się ubiegał, nic mu nie pozostanie: nic z bogactw, nic z honorów, nic z przyjemności ciała. Tylko zgryzoty sumienia, a najbardziej go trapić będzie to, że dla tych marnych rzeczy opuścił Boga, stracił Jego przyjaźń i łaskę, a z nią duszę swoją, samego siebie. Powiększy te męczarnie ta okoliczność, iż już nie można się cofnąć ze złej drogi. Czytamy w Apokalipsie w dziesiątym rozdziale. Czasu nie będzie więcej. Co się stało, już się nie odstanie. Pozna wtedy człowiek wartość czasu, którego tak wiele miał w życiu, a który zmarnował na służbie świata i grzechowi. Choćby wtedy dał wszystkie skarby, za jedną chwilę mieć jej nie będzie. Tymczasem ludzie o wszystkim myślą, tylko nie o celu, dla którego stworzeni zostali. Jedni zajęci ciągle myślą o nabywaniu bogactw, drudzy na to tylko żyją, by jak najwięcej używali przyjemności, nie pytając wcale, czy są godziwe lub niegodziwe. Innym tylko honory w głowie. I tak większa część chrześcijan ani pomyśli o swoim wiekuistym przeznaczeniu. Nieszczęśliwi prowadzą w dobrach dni swoje, a w mgnieniu oka do piekła stąpią, czytamy w księdze Hioba w rozdziale 21. O człowiecze, tyle pracy podejmujesz, aby się potępić, a nic nie chcesz czynić, by sobie zbawienie zapewnić. Pewien sekretarz królewski, umierając, mówił: Biada mi. Tylem zużył papieru na pisanie listów pana mego, a nie złożyłem ani kawałka na spisanie grzechów moich do odprawienia spowiedzi. Filip II, król hiszpański, zawołał przy śmierci, obym był służył Bogu na pustyni lub w klasztorze, a nie siedział na tronie. Co wszystko pomoże, gdy przyjdzie umierać. W godzinę śmierci człowiek dopiero zrozumie słowa Chrystusowe. Cóż pomoże człowiekowi, jeśli jeśliby wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co za odmianę da człowiek za duszę swoją? Czytamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16. Abyś i ty nie musiał gorzko przy śmierci żałować, żeś się minął ze swoim celem, Miej go zawsze przed oczami. Wiedz, że wszystko, co myślisz, mówisz lub czynisz, co się nie zgadza z przykazaniami Boga, stanie się dla ciebie przyczyną udręczenia w godzinę śmierci. Napełni cię niewymowną trwogą i zgryzotami, które będą początkiem boleści, jakie na ciebie w wieczności czekają. Amen. Subskrybuj nasz kanał na YouTube i koniecznie kliknij dzwoneczek. Polub, wspieraj, podaj dalej.